Halleluja, kochani, witam wszystkich serdecznie, mam na imię Damian. I chcę się z wami czymś podzielić. Podzielić się z wami świadectwem, co się stało w moim życiu. 3 lata temu doświadczyłem coś ponadnaturalnego. Doświadczyłem coś, co zmieniło moje życie. Doświadczyłem coś, co weszło w moje życie. 3 lata temu poznałem Boga, poznałem Jezusa. Wiecie co? Nie jestem tutaj po to, aby wam sprzedać jakąś martwą religię. Jestem tutaj po to, aby wam powiedzieć o żywym Bogu. O Bogu, który zmienia ludzkie życie. O Bogu, który wylewa na nas miłość. O Bogu, który chce się z nami pojednać. Wiecie co? Moje stare życie wyglądało strasznie. Miałem stery swojego życia. Wychowywałem się bez ojca. Tak dorastałem. I w moim sercu pojawiła się pustka. Taka pustka, że jak dorastałem, to sięgałem po alkohol, po narkotyki, seks. Byłem uzależniony od narkotyków 8 lat. Wszystko brałem, tylko nie dawałem po kablach. Wiecie co? I tak sobie szedłem tą swoją drogą. Tak sobie szedłem, trzymałem silno ster swojego życia i uważałem, że jestem kozakiem. Zarzucałem grubą maskę, ale gdy konkretnie poćpałem, to wiecie co? Zawołałem do Boga. Zawołałem do Boga. Jak schodziłem w swoim pokoju, ja zjeżdżałem, umierałem. Powiedziałem: Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz i żyjesz, to zmień moje życie. Zmień, ogarnij je. I wiecie co? Tego dnia do mojego pokoju wjechał Bóg, wjechał Jezus Chrystus. To nie była jakaś osoba na obrazku. To nie była osoba, gdzie ja w kościele stałem lub klęczałem przed jakimś krzyżem i na tym krzyżu był ktoś. Wiecie co? Ten krzyż jest naprawdę, ale na tym krzyżu teraz tam nikogo nie ma, bo Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ja poznałem Boga, który żyje. Ja poznałem Boga, który żyje. Wiecie co? Miałem problemy z psychiką. Miałem problemy z psychiką, byłem uzależniony od seksu. Byłem w najgorszych tarapatach. 2-krotnie miałem wypadek. Ale wiecie co? Kilka dni później poznałem kumpla, z którym ćpałem. Powiedział mi: stary, niedobrze wyglądasz. Ja mówię: wiem. I wiecie co? Dał mi Biblię. Nie miałem nigdy styczności z Biblią. Nigdy nie miałem. A wychowałem się w rodzinie katolickiej. Ale wiecie co? Tak się we mnie to zrodziło, że zacząłem czytać tą Biblię. Zacząłem ją czytać i w ogóle te słowa, które są tam zawarte, one do mnie mówiły, dotykały mnie. I wiecie co? Ja następnego dnia wstałem, ja się obudziłem i byłem innym człowiekiem. W ogóle te pragnienia, które miałem, uzależnienia, w ogóle Bóg wszystko zabrał. Zabrał. I ja powiedziałem: Boże, ja Ciebie chcę poznać jeszcze bardziej, jeszcze bliżej. I od tamtego czasu ja Jezusowi oddałem swoje życie. Powiedziałem: Jezu, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci za Twoją miłość. I od tamtego czasu ja całkowicie poddałem się Bogu. Poddałem się Jezusowi. I w ogóle w tej Biblii jest napisane, że Bóg tak umiłował świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, Jezusa. I tak mnie to dotkło. Ale po co? Po to, abym ja był wolny. I ja w ogóle to przyjąłem, bo to mnie dotkło. To mnie dotkło. I tam mówi słowo, że kto w Niego uwierzy, nie zginie, ale będzie żył wiecznie. Wiecznie. I ja na wiecznie, ja wiecznie chcę żyć z Bogiem. Jezus Chrystus umarł na krzyżu za moje i za wasze grzechy. Po to, abyście wy byli wolni. Po to, aby wam dać życie, aby was pokochać, aby się z wami pojednać. Wiecie co? Moim starym życiem rządził diabeł. Byłem niewolnikiem, miałem kajdany na rękach. Ale od momentu, kiedy poznałem Boga żywego, Jezusa, Jezus rozerwał te kajdany. Jezus rozerwał te kajdany i mnie zmienił o 180 stopni. I ja wam dzisiaj mówię, że Jezus Chrystus nie jest jakąś popierdółką. On jest potężnym Bogiem, który zmienia życie.
Bogiem, który czeka, aż wy odwrócicie się do Niego plecami. Aż zwrócicie się do Niego, że Jezu, Ty naprawdę żyjesz. Jezu, ogarnij moje życie, bo powiem wam, że nie ma dzisiaj ani jednej osoby sprawiedliwej. Nie ma ani jednej. Bo Słowo Boże tak mówi, a to jest prawda. Bo Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Jest życiem. Kochani, każdy mówi, że Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Tak, Bóg Cię kocha, ale chcę Ci powiedzieć też złą wiadomość, że Bóg nie toleruje grzechu. Bóg nie toleruje grzechu. I jeżeli Ty dzisiaj świadomie paprasz w grzechu, to za to nie pójdziesz do nieba. Nie pójdziesz. Chcę dodać, że czyśćca nie ma. To jest ściema. W ogóle to diabeł jest jedną wielką ściemą. To on podsyła podróbki. To on robi wszystko, aby Cię oddzielić od Boga. Od Boga żywego, od Jezusa. To on wszystko robi. To on zsyła choroby. To on daje choroby. To tylko jego. On tylko chce, aby człowiek był chory. Aby najgorsze rzeczy go tutaj spotykały. W tym kraju ludzie mają skrzywiony obraz Boga. A ja tutaj stoję i doświadczyłem Boga, który wyciągnął dłoń, wyciągnął rękę do gościa, który żył w tym popapranym świecie, w tym chorym świecie. I poznałem Ojca, Jezus Chrystus, objawił mi tatusia. Byłem sierotą, byłem odrzuconym człowiekiem. Byłem odrzucony, ale wiecie co? Bóg, Duch Święty, wszystko mi, wyleczył mnie. Bo On dociera głęboko do ran. To On dociera do ran i tak dotarł do mnie. Cały czas mnie leczy i On dziś pragnie Ciebie wyleczyć. On pragnie Ciebie uwolnić od narkotyków, alkoholu, jakiegokolwiek zniewolenia. Jakiegokolwiek. Bo On, to jest Jego pragnieniem. Ale pytanie, czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz być wolnym człowiekiem? Czy Ty chcesz naprawdę poznać Jezusa? Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jezus Chrystus umarł. Ale jeszcze większą rzeczą stało się to, że Bóg wzbudził Go z martwych. I On żyje. On żyje. Realnie. Wziął głód narkotykowy ze mnie. Byłem dealerem narkotyków. Dziś jest czwartek. W moim starym życiu pewnie bym był na jakiejś konkretnej imprezie. Ćpał, chlał. I to kilka dni. A ja dzisiaj w swobodzie, w pokoju, w miłości. Ja wam mówię o Jezusie. O Jezusie, który żyje, który wjechał w moje życie i je zmienił. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten kraj. Ja dziękuję Ci za Warszawę. Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty się poruszasz w naszych ciałach, że Ty chcesz tutaj zmienić, że Ty chcesz tutaj wjechać i zmienić ten religijny kraj, bo ludzie mają krzywy obraz. Ojcze, Duchu Święty, zstępuj teraz na każdą osobę. Zstępuj na każdą osobę. Niech ta osoba doświadczy Ciebie, Boga żywego. Boga żywego. Boga żywego. I ja się modlę o to miejsce. W imieniu Jezusa. Kochani, moim pragnieniem jest, aby każdy doświadczył Boga. Boga. Cały czas Go doświadczam. Ty też możesz Go doświadczyć. On pragnie tego. Halleluja.